Witam wszystkich w kolejnym odcinku, bodajże 61. Dragon Age początek. Jak widzicie, wczytałem sobie autosave'a poprzedniego i ocaliłem ją. Podjąłem inną decyzję. Postanowiłem, że nie będę zabijał wszystkich, ale niestety konsekwencją jest tego, że Sten nazwał mnie tchórzem i minus 20, czyli przestał mnie lubić chyba. Przestał mnie lubić i to mnie trochę martwi. No, przestał mnie lubić. Będę musiał pomyśleć nad prezentami dla niego. Oj, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ale ona mi się przyda tutaj. Ona ma to fajne leczenie. A ja nie wiem, co na mnie czeka. A ten niech sobie tu siedzi. On jest trochę pieprznięty moim zdaniem. I tak. I podjąłem właśnie taką decyzję. Nie wiem, co wy byście wybrali. Podejrzewam, że chyba to samo, co ja... No, mam zabijać wszystkich magów? Dosłownie wszystkich? No, ktoś ocalał. Czy przyjmujesz dar, który ci oferuję? Zgodził się? Fak. I lipa, zgodził się. Złamali go, no. Jednego mniej. Niedobrze. No, siemanko. Co my tu mamy? Intruz. Aha, tylko teraz ja wymyślę zabawę. Na przykład, żeby odrąbać ci głowę. Tak, właśnie tak. Walcz, jeśli musisz. Dzięki temu moje zwycięstwo będzie miało jeszcze... Wątpię, szczerze wątpię. Smak. Nie zapomnij o litanii. Uniemożliwi Uldredowi kontrolowanie magów i pozwoli nam wygrać tę walkę. No dobra. Oczywiście. To było tylko tyle? Idę. Okej, trochę on urósł i to mnie niepokoi. Najpierw zajmę się tymi uczniami. Jakoś nie lubię takich małych płotek, które się tu pałętają. Zaraz zajmiemy się tym demonem, oczywiście. Tak, tak, tak. Oj, tutaj zegarek mi zapikał, oczywiście. Dobra, i teraz przejdziemy do deseru. Oj. Litania mówisz, tak? Dobra. Okej. Okej. Oj. Chyba coś tutaj robi niedobrego z litanią. Dobra. Na razie idzie nieźle. Musimy zwyciężyć. Nawet bardzo nieźle. Tak, tak. Tak. Oj, chociaż ten trochę oberwał. Ale już daje radę. Co, znowu litanie puszczasz? Fak. Nie ma tak. Tak to my się bawić nie będziemy. Ej, 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 ej. Użyj tej cholernej litanii. Szybko, szybko, szybko. Bo on chyba chce kontrolować tych magów, tak? O to w tym chodzi. Chyba. Nie, no serio, na nowo. Zaczynasz znowu swoje... rytuały.
Okej. No, tak jak mówiłem, bardzo nam się przyda. Tak jest. Czy to mi się przyda? No weźmy to, chociaż... Tylko tyle z tego, naprawdę? Zrobione. Naprawdę tylko tyle? Co tam, zadanie się ujawniło? Tak, i ona dołączyła do mnie, bo chce uratować niewinnych. No i w sumie ma rację. Zaraz to zrobimy. Czy tutaj nic nie ma? Nic nie ma. No dobra, porozmawiajmy sobie. Pierwszy zaklinacz Ilving. Stwórco, jestem już na to za stary. No. Ilving, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Ale cieszę się, że żyję. Tak. Przypuszczam, że to dzięki tobie, Win. Mam rację? Nie byłam sama. Otrzymałam pomoc. Ale gdyby nie ona, bym cię zabił. Ma wobec was obojga dług, którego nigdy nie zdoła spłacić. Chodźcie. Templariusze czekają. Powiemy im... że wieża znów jest. Mam nadzieję, że już wszystko pójdzie zgodnie z planem. Czy ja tu chcę się rozejrzeć? Nie sądzę. Musicie sprowadzić mnie po schodach. O, szlak by trafił tego, kto upadł się, by siedzibą kręgu uczynić. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Uratowaliśmy cię, więc sprowadzenie po schodach to bułka z masłem. Czyżby to już był koniec? Znaczy, z tą wieżą. Oczywiście. Irving? Na oddech stwórcy. Nie spodziewałem się zobaczyć cię żywego. Jakie zaskoczenie. Już po wszystkim, Gregorze. Uldred nie żyje. Uldred torturował tych magów. Miał nadzieję złamać ich wolę i zamienić w plugawców. Nie wiemy, ilu mu uległo. Co takiego? Nie bądź śmieszny. To oczywiste, że tak właśnie powie. Może być magiem krwi. Nie wiesz, co oni zrobili? Nie pozwolę, by to się powtórzyło. To ja jestem tutaj dowódcą. Właśnie. Właśnie. Mi też się wydaje. No, w sumie jego chyba nie złamali, nie? Krąg przetrwa. Wyciągniemy z tej tragedii wnioski i staniemy się dzięki niej silniejsi. No właśnie, więc wyluzuj trochę. Odbiliśmy wieżę. Zakładam, że Irving ma rację. Ale w ich wnętrzu mogą czaić się uśpione demony, czekając na odpowiedni moment. Dosyć. Podjąłem już decyzję. I słuszno. Dziękuję. Okazałeś się przyjacielem kręgu i templariuszy. Nie ma sprawy. No właśnie. Obiecałem udzielić ci wsparcia. Tak jest. Ale teraz, gdy krąg znów funkcjonuje, moim obowiązkiem jest nadzorować magów. Oj, nieładnie się wykręcać. Porozmawiaj z nimi. Tak, Irvinga. Ja zajmę się przeczesywaniem wieży. Możliwe, że są jeszcze jacyś ocaleni. No spoko. Powinniśmy się nimi jak najlepiej zająć. A teraz wybacz. Irving, dobrze, że wróciłeś. Jestem pewien, że nie minie wiele czasu, nim znów rzucimy się sobie do gardeł. Okej. Czyli mam pogadać z Irvingiem, jeśli chodzi o pomoc. Bardzo bym chciał jeszcze porozmawiać z nią. Czy ona ze mną zostanie już tak na dłużej? Jeśli tak, to zajebiście, bo ona jest naprawdę pro. To leczenie jest po prostu kozackie. Właśnie tego mi brakowało. Dobra, może pogadajmy z Irvingiem najpierw. Oto jesteśmy. Wieża w rozsypce. Krąg praktycznie... No właśnie, mogło być dużo gorzej. Dużo ale gorzej. Mogło być przecież dużo gorzej. Tak jest. Cieszę się, że w porę się zjawiłeś.
jakby zesłał się no bez przesady. Stwórca. Tak, powiemy mu o co chodzi. Możemy przynajmniej udzielić ci wsparcia w walce z mrocznymi pomiotami. Nie po to wyszedłem stąd cało, by paść ofiarą plagi. Masz moje słowo. Jako pierwszego Tak, i o to mi chodziło. Krąg przyłączy się do Szarej Straży. Dzięki. Stanie do walki u jej boku. Irvingu, mam do ciebie pewną prośbę. Pozwól mi przyłączyć się do Szarego Strażnika. Tak, proszę, proszę. Win, jesteś nam potrzebna tutaj. Mi się przyda. Krąg cię potrzebuje. No weź. Doceniam to, Irvingu, ale Krąg świetnie da sobie radę bez mnie. Ma przecież ciebie. To odważny i zacny mężczyzna, zdolny do wielkich czynów. Pomogę w realizacji jego celów, jeśli zechce przyjąć moją pomoc. Nigdy nie należałaś do tych, co siedzą w wieży, kiedy poza nią czeka przygoda. No pozwól jej, no nie bądź taki. Po co miałabym zostawać, kiedy mogę przydać się gdzie indziej? A więc udzielam ci pozwolenia na dołączenie do Szarego Strażnika. Wiedz jednak, że zawsze będzie tu dla ciebie miejsce. Mamy tu wiele do zrobienia. Czas już na mnie. Wybacz mi, że nie okazałem się lepszym gospodarzem. Nie no, wyluzuj. Gdy nadejdzie czas, staniemy u twego boku. I o to mi chodziło. Jest zajebiście, nowe osiągnięcie, sympatyk magów. Proszę bardzo, ukończono zadanie, elegancko. Tak jest, nareszcie zakończona kwestia z tymi magami. Plus jest taki ogromny plus, że zyskaliśmy ich pomoc i mamy nowego towarzysza, nową towarzyszkę. Wayne. Tak, Wayne. Czy mogę z tobą o czymś porozmawiać w ogóle? Tak spytam z ciekawości. Powiedz więc, jak zostałeś Szarym Strażnikiem? Nie ma problemu. O, może tak. Rendon Hall? Arl Amarantu? Dlaczego? Czym sobie na to zasłużyłeś? Kto wie. No właśnie. Jesteś... ostatnim z Kuslandów? Nie miałam pojęcia, panie. Tak? No ej, no wyluzuj. Tak, masz rację. Nie wolno ci już używać tytułu, prawda? Ale to nie znaczy, że musisz wymazać z pamięci swoje własne pochodzenie. Nie trać nadziei, drogi przyjacielu. Przetrwałeś mimo wszelkich przeciwności. Nikt nie wie, co los zaplanował dla ciebie i twojego. No, coś w tym w sumie jest. Nie jest tak źle być strażnikiem, prawda? Jest trochę jebaniny, ale ogólnie jest nawet całkiem fajnie. To jest ciekawe. Czasem pociesza mnie myśl, że wszystko skończy się tak, jak powinno. Że wszystko będzie dobrze. Zostałeś wybrany. Jako jeden z nielicznych przetrwałeś dołączenie. O, i proszę, dodatkowe dwa. Jeszcze podejrzewam, że jakbyśmy bardziej zagłębili się w te rozmowy, jeszcze może byśmy coś wycisnęli. Jakieś dodatkowe. Elementy atak ogólnie, na jakim stan nam strasznie spadł. Ona jest jeszcze niżej, no to super, nad nią będziemy musieli popracować. Ja z tobą bym porozmawiał jeszcze, ale jakoś... Żałuję, że nie mogłem iść razem z nimi, stanąć jakoś do walki. Nie mam ochoty. I co, no i chyba stąd wszystko, co nie? Zerknąłbym sobie na zadania. Plaga. Swego...
Jeszcze nam zostało, musisz się udać pod ziemię do sławnego krasnoludzkiego miasta Orzammaru, by zyskać sobie zaufanie jego króla i krasnoludzkich żołnierzy do swojej armii. Aha, czyli jeszcze jeden towarzysz, jeden sojusz nam został do sprawdzenia krasnoludzi. No, warto wiedzieć. Świadomie umożliwił ci pokrzyżowanie planu. To jest ciekawe. To jest ciekawe, dobra. Tylko... Coś tutaj jeszcze jest? Nie sądzę. Możemy stąd tak po prostu sobie wyjść, czy jeszcze będziemy o czymś rozmawiać? Boję się myśleć, co by się z nami stało, dobra. Gdyby A, nie tędy nie możemy, super. Super, naprawdę super. Wyjście z wieży. Nie no, chcę po prostu wyjść z tej wieży. No widzę, że odcinek się powoli kończy. Dobrze ci już wypocząłeś. Musimy wynieść te ciała z wieży, zanim pojawi się zapaszek. Nie chcę dotykać tych. Ej, co to za... Jak zechcesz. Jakieś pogawędki do roboty, a nie? Przy okazji przydałoby się chyba odwiedzić jakiegoś sklepikarza i mu posprzedawać trochę gratów. A, przy okazji gratów. Dzisiaj będzie taki odcinek może troszkę bardziej do ogarnięcia. Trochę odpoczniemy sobie po robocie w tej wieży. Oczywiście to sobie weźmiemy dla maga. Aha, pancerze do siły zaklęć. No i tutaj raczej to nie będzie lepsze. Pytanie, czy mam coś lepszego do ciebie? To jest dosyć fajne. Pierścień na pewno sobie weźmiemy. I dobra, i na tyle, tyle. Żadnej różdżki nie mam, tak? No, szkoda, szkoda, dobra. Nie. Ej, co tu się dzieje? Nie. Pomyliło mi się, fuck. Zaraz, gdzie to jest? Pierwsze piętro, ja nie chcę na pierwsze piętro. Ej, jak tu się wydostać? Zaraz. Bez kitu. Patrz, no nie wierzę, zgubiłem się. Ja pier... Pojebały mi się kierunki zapewne. Ależ oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No cały ja, naprawdę. Jeszcze raz musimy tędy przejść. Wybaczcie mi to. Ekipo, jak tam trzymacie się? Dobrze. Tak, nie przejmujcie się tu mną. Tak sobie chodzę. Bo mogę. No i teraz przydałoby się już wyjść z tej cholernej wieży. Oj, spędziliśmy tutaj parę dobrych odcinków. Kwatermistrz, o właśnie. Szukam sklepikarza, tutaj mamy. Ty naprawdę zabiłeś tych wszystkich podawców. Z pewnością potrzebujesz po tym wszystkim zapasów, tak, prawda? Jak najbardziej. Masz coś, na przykład jakieś okłady lecznicze? O. To sobie weźmiemy. Proszę, do 90. Plecaki zawsze będę brał, bo to jest dobry bajer. Czy to mi się przyda? Tak naprawdę nie wiem. Ognisty bełt. Wybuchowy bełt. To mi jest potrzebne. Może po prostu to sprzedajmy, tak. Pancerz 8. To mi się nie przyda. Zbroja templariusza, to mi się może przydać. Tarcza, to nie. To nie. To raczej nie. To też nie, bo nie korzystam z mojego pieska. Tutaj amulet łucznia. To mi się raczej nie przyda. Na ogień. Może to resztę zostawimy.
Czy my stąd możemy coś sprzedawać? Raczej na razie nie. Więc sobie to zostawimy. A jak jest z tym pancerzem? Z pewnością oszołomi mnie twoja błyskotliwość. No i Sten, już nie marudź. Płytowa zbroja smoczej krwi. Wymagania templarz, spoko. Ale możemy sobie zmienić zbroję. Jaka kozacka. Trzeba będzie dokupić do niej elementy, rękawice i te sprawy. Ty nie możesz oczywiście. Ty, wymagany templariusz, siła 34, nie? Ale ty za to możesz. No i bardzo... I bardzo dobrze. To ma 13, tą sobie zostawimy. Albo i nie, sprzedamy ją. Tak, czy sobie tutaj coś masz lepszego? Pewnie, że to jest lepsze. Stan, ty masz coś lepszego? To sobie weźmiemy. Co to jest? Nie, tobie to zostawimy. Czy ja mam coś lepszego do regeneracji? Nie. No to w sumie jeszcze możemy sobie... Oj, tu się zagadałem, a tu już kończymy powoli. Jeszcze sobie sprzedajmy... na pewno to i te pasy, tak, i to na tyle. Mamy 52 sztuki golda. Jezu, ale ten Sten zajebiście wygląda w tej zbroi. Tam będę musiał dokupić rękawice, bo były te elementy, jest zajebiste. Tylko będę musiał nad nim popracować, bo się troszkę ostatnio obraził na mnie. Ale przejdzie mu. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zakończyliśmy wreszcie sytuację z wieży. Mamy kolejnego sojusznika. No i cóż, myślę, że zrobiliśmy spory postęp. No i to tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.